Dzień dobry, Ewa Tyrka, BGK, dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego. Proszę powiedzieć, była Pani uczestnikiem dyskusji panelowej dotyczącej możliwości realizacji inwestycji przez samorządy w nowym okresie programowania. Jakie najważniejsze wnioski, jakie konkluzje chciałaby Pani przekazać zarówno uczestnikom kongresu, jak i tym, którzy dzisiaj nie są z nami? Tak, panel był ciekawy. Dużą część panelu poświęciliśmy tematyce zdolności kredytowej samorządów, która ze względu na zdarzenia ostatnich lat, COVID, wojna, kryzys energetyczny, ale też zmiany w regulacjach, w jakiś tam sposób się zmniejszyła. W kontekście chociażby nadwyżki bieżącej, to rzeczywiście jest element, na który banki, oceniając zdolność kredytową i decydując o tym, czy udzielą finansowania dłużnego samorządowi, patrzą. My oczywiście jako BGK staramy się być na bieżąco, czytać regulacje, rozumieć to, co się dzieje i uwzględniać też te kwestie, które może nie są oczywiste i nawet jak te nadwyżki nie ma, patrzeć na przychody, patrzeć na dochody z sprzedaży majątku po to, żeby, że tak powiem, tą zdolność jednak widzieć, też może nie taką oczywistą jak w formie nadwyżki. Natomiast to jest istotnie bardzo ważne, no i też czekamy podobnie jak Państwo z dużą nadzieją i takim optymizmem na zapowiadane zmiany w systemie finansów samorządów i tego, co też o czym Ci mówiła Pani Minister Majszczyk, żeby jednak była stabilizacja i przewidywalność, bo to zarówno dla Państwa, jak i dla nas, partnerów Państwa, jest niezmiernie ważne. My oczywiście jako BGK stawiamy sobie za główne zadanie zabezpieczenie dostępu do finansowania dla samorządów, czy to na zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji z dotacjami, czy też realizowanych z Państwa środków własnych, ale też na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, więc, że tak powiem, mamy pełen wachlarz instrumentów, które Państwu oferujemy, od kredytu przez obligacje, pożyczki, ale też jesteśmy gotowi rozmawiać o bardziej złożonych strukturach, jeżeli zdecydujecie Państwo, że może jednak spółka powinna robić dane zadanie, a nie Państwo, więc zapraszamy. No i nowość pewna u nas, będziemy dystrybuować środki z KPO, polecam uwadze instrument Zielona Transformacja Miast, gdzie na naprawdę bardzo korzystnych warunkach będzie można uzyskać pożyczkę na finansowanie właśnie inwestycji zielonych, inwestycji w efektywność energetyczną, inwestycji niebieskich, także wszelkie inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne tu się mieszczą. A oprocentowanie na poziomie zera brzmi ciekawie, myślę. I zachęcająco. Tak. Bardzo dziękuję za taką wyczerpującą informację w imieniu Skarbniczek i Skarbników. A proszę powiedzieć, jakie wrażenia Pani zabierze ze sobą z tego kongresu? Jak zawsze pozytywne, bo jestem z Państwem już kolejny raz i sobie zawsze bardzo cenię ten udział. To, żeby się z Państwem spotkać, właśnie, żeby też posłuchać o Państwa bolączkach, o wyzwaniach, no po to, żebyśmy mówili jednym językiem, tak żebyśmy my też wiedzieli, jak na te potrzeby Państwa odpowiedzieć. Więc dla mnie to jest zawsze fantastyczna atmosfera, fantastyczni ludzie, bardzo zawsze podziwiam Państwa i zintegrowanie, więc liczę, że to nie ostatni raz.